Nie jestem Polakiem z urodzenia, jestem Polakiem z wyboru. Zadano mi 3 potężne ciosy. Pierwszy cios zdarzył się w stanie wojennym, kiedy pobito bestialsko, ZOMO pobiło mojego syna, tylko za to, że był moim synem. Drugi cios to było uderzenie w moją córkę, tylko za to, że jest moją córką. Trzeci cios, próba pozbawienia mnie dobrego imienia. Jestem człowiekiem pokoju, jestem człowiekiem dialogu, jestem człowiekiem tolerancji. Jednakże, jeżeli ktoś godzi w moją ojczyznę, w moją wiarę, w mój honor, w moją godność, staram się bić tak jak moi przodkowie. Pan jest synem Andrzeja Kerna, prawda? Mówił o swoim pochodzeniu. Jak to było z tym pana pradziadkiem 100 lat temu? Przyjechał ze Szwajcarii za chlebem do naszego kraju. Otmar Kern, prawda? Korzenie swoje, których symbolem jest fiołek alpejski, przesadził pod polską brzozę. On tutaj leży. Na tym cmentarzu. A jak było później z pana dziadkiem? Otóż dziadek przed wojną był dyrektorem banku, a babcia była główną księgową w tym banku. Gdy się poznali, to dziadek poprosił babcię o rękę. A babcia powiedziała mu, ja Szwajcara to ja nie wyjdę. Mówi, albo przyjmiesz polskie obywatelstwo, albo mówi, nie ci do rzęku. No i dziadek chciał, nie chciał, musiał przyjąć polskie obywatelstwo. Tata się urodził w 1937 roku. Jakoś vis-a-vis ich mieszkała rodzina niemiecka. Tata nieprawdopodobnie się podobał tej Niemce. Oni nie mieli dzieci. Jak wybuchła wojna, babcia się przestraszyła, bo słyszała, że zabierane są dzieci od polskich rodzin i próbuje się je zniemczyć. Partyzanci schowali tatę na bagrach podłęczyckich. Dziadek został wezwany do szefa gestapo. Ten komendant gestapo powiedział dziadkowi, panie Kern, jak pan podpisze tutaj dokument, że pan jest obywatelem szwajcarskim, będzie pan miał pełnię praw tutaj. A dziadek powiedział, nie, mówi, ja już nie jestem obywatelem szwajcarskim, ja jestem Polakiem. No to zobaczymy. Cztery obozy koncentracyjne przeżył, no i wrócił do Polski. No. Lekarze nawet niewiele szans mu dawali, ale jakoś z tego wyszedł. Ja kończyłem tę szkołę w latach 49-53, a więc w okresie szalejącego stalinizmu. Ale w tej szkole się nie czuło tego stalinizmu. Była to zasługa naszych rodziców, była to zasługa grona profesorskiego i była to niewątpliwie zasługa kapłanów z parafii Podwyższenia Świętego Krzyża. Chodziliśmy normalnie na zajęcia z religii, z filozofii katolickiej.
U nas wykładał profesor Namitkiewicz. No, to była sława jeszcze z okresu przedwojny. Był nawet członkiem Francuskiej Akademii Nauk. Bo wszyscy się go bardzo bali. No i egzamin czasami odbywał się u niego w mieszkaniu. I tam żeśmy poszli we trójkę, czyli Andrzej Kern, Rolik Kowczyński i ja. Słyszymy takie ciężkie stąpanie za drzwiami, takie wściekłe sapanie. Stoi profesor Namitkiewicz. No my, panie profesorze, na egzamin. I już jak żeście przyszli, to chodźcie. No to tu do biblioteki, tam sobie siadajcie i czekać. No ale to długo trwa. Zaczęliśmy się nudzić. A na stoliku leżał nożyk z kości słoniowej. No i Andrzej zaczął tym nożykiem się bawić. No i tak przechylił, uchuknęło i ten nożyk się rozpadł dosłownie jakby bomba atomowa. Niego trafiła na dziesiątki części. Andrzej rzucił się zbierać te kawałki w drzwiach na Mitkiewicz. A wy co, student? Zwariowali? No, to my się zabawimy na egzaminie. Dawać mi tu indeksy. Zadał po dwa pytania, myśmy odpowiedzieli, byliśmy obkuci. No i żeśmy uciekli czym prędzej z tego mieszkania. Raptem wezwanie do rektoratu, do profesora Namitkiewicza. Kern cały czas mówi, panowie, tylko się nie przyznawać. Tylko się nie przyznawać, róbcie co chcecie, ze skóry będzie obdzierał. Nie przyznawajcie się do tego, co się stało. Wchodzimy. A mój, trzej muskieterowie się zjawili. A wy, student Kern, a czego wy po tej mojej podłodze szukali? Kern mówi, no panie profesorze, spinkę zgubiłem. A to co? I łup! Rzucił na stół kilka tych kawałków. Kern, pamiętaj, ten nożyk to wy na sumieniu będziecie mieli. A teraz poszło wam. No ale potem sumienie nas gryzło, rzeczywiście. Znaleźliśmy w desie podobny nożyk. A, mówi, no ładne. Nie są to tacy bandyci do końca. To ja z Kerna i jego duszy. Ten nożyk zdejmuje. Wszystko zaczęło się w 1956 roku. Po burzliwych wydarzeniach trafiłem wreszcie do grupy późniejszych przyjaciół. To był Andrzej Kern, to był Karol Głągowski, to był Andrzej Ostoja Owsiany. Sprawa niepodległości Polski, tradycji niepodległościowej, była dla nich wiodąca. Demokracja, przemiany w Polsce. Kończył się okres, kiedy jako młodzi ludzie myśleliśmy, że wyzwolenie Polski będzie prowadzone na drodze zbrojnej. My wyrastaliśmy i czuliśmy się zawsze kontynuatorem tej wspaniałej Polski, którą reprezentował marszałek Piłsudski, obóz niepodległościowy, wolność, niezawisłość, Armia Krajowa. To była nasza tradycja. Sformułowanie pewnego ruchu wśród inicjatorów, którego był również właśnie Andrzej Kern, pozwoliło na wypracowanie deklaracji ideowej Związku Młodych Demokratów. Myśmy zrywali z monopolem partii na dyktowanie obrazu Polski. No niestety, w styczniu 1957 roku Związek Młodych Demokratów został rozwiązany. Jedynym adwokatem, który przyszedł do nas z nakazu pracy, kto to mógł być tylko?
Karol! Bo... Zrobili mu krzywdę, bo chciał do prokuratury. Nie, nie, nie. No ale proszę Państwa, czy temu Karolowi dali pracować w pokoju? Jemu zarzucali, że rozpowszechniał opracowanie, w którym inżynier Zawistocki napisał, że Polska jest w potrójnej niewoli partii komunistycznej, ideologii marksistowskiej i Związku Radzieckiego. Ten elaborat Karol Bogowski nigdy nikomu nie udostępnił. I tu Kern stawiał systemowi na wysokim poziomie poprzeczki. Chodzi o to, że jest łamane zdecydowanie prawo człowieka, mało tego, że jest to sprzeczne z konstytucją. Państwo PRL miało sporą zapisów o demokratycznym funkcjonowaniu. Natomiast w praktyce było ono całkiem inne. No i tutaj pojawił się ten Kern jako orator, a przede wszystkim jako pewien ideolog. Kern grał na najwyższym poziomie. Sąd w Łodzi go wysłuchał, uwolnił Karola. Sąd drugiej instancji, również w Łodzi, też przyznał rację Kernowi. I stanął wobec tego minister przed takim dylematem, co ze sprawą dalej robi. I on ją wtedy w trybie rewizji nadzwyczajnej przeniósł do Warszawy. No i tutaj mecenas Kern i mecenas Jaźwińscy nie bali się. Nie bali się. Szli w tej obronie na cały. W marcu 68 roku to przed sądem dla odmiany stanęło młodsze trochę od nas, nasi młodsi wychowankowie. Jurek Szczęsny, Andrzej Makatrewicz, Kapala. I znów przed sądem staje Kern w trudnej sytuacji, bo Jurek Szczęsny ani przez moment nie chciał się ugiąć przed tym systemem represji. Andrzej miał trudną rolę, ponieważ my nie byliśmy oskarżonymi, którzy pozwalali się bronić. Myśmy w zasadzie oskarżali na tym procesie i w tym sensie Andrzej miał bardzo trudną rolę i wyszedł z niej znakomicie. To było wspaniałe polityczne przemówienie. Sędzia Janusz Rytman, który wtedy sądził, wspominając przemówienie Andrzeja Kerna, mówił, że było najbardziej płomienne i najbardziej przekonywujące, że prokurator nie bardzo chciał się nawet odzywać. Osobnym rozdziałem w naszej grupie aplikanckiej były przyjęcia Maurego. Byli to wtedy ludzie tak otwarci na towarzystwo, że im było więcej ludzi, tym oni byli bardziej uszczęśliwieni. Któregoś dnia, gdzieś o godzinie 4 nad ranem, pukanie do drzwi, oni postanowili odpocząć i nie otwierali. Ja jestem zajęty w tej chwili. Jestem na sali sądowej. Raptem w oknie na pierwszym piętrze ukazuje się Jasio Dreszczyk. Skąd się tam znalazł? Okazuje się, że znalazł drabinę i go odwiedził. Innym razem odwiedził ich Janusz Jeden, który wracał z jakiejś tam firmanki, ale ponieważ uznał, że nie wypada pójść z pustymi rękami, to przyniósł im puszkę od śmieci. No, pół biedy byłoby, gdyby ta puszka była pusta, ale ona była pełna. Śmiechy, ale... Kiedy jeszcze moi rodzice byli razem, to tata miewał wtedy rzekome brydżyki, które no wiadomo czym się kończyły. Nie było żadnej złości, gniewu. Zawsze to było w sposób taki dowcipny, wesoły. Ale tacy się niekiedy zdarzały te brydżyki nie 24-godzinne, tylko i 48-godzinne. I kiedyś tata wrócił do domu bez zębów. W szkole podstawowej, to było w drugiej klasie, z muzyki dostałem dwóje czy troje. Z tej oceny nie była zadowolona mama.
podchmielony ojciec wrócił do domu i mama do taty mówi, słuchaj, mówi, znowuż mówi impreza, a mówi, twój syn takie oceny z muzycznego przychodzi. A tata mnie wziął do pokoju, zamknął drzwi, wziął cymbałki i na cymbałkach nauczył mnie, gdy jeszcze Polska nie zginęła. Pozdrowiona bądź maleńka Moniko. Na swą drogę. Od nikąd do nikąd. Jasne myśli, reflektory na drodze. Niech ci drogę rozświetlają na co dzień. Niech ci kwiaty się ścielą do nóżek. Niech dalekie cię czekają podróże. Niech cię szczęście nie opuści. Gdy my sami za wielkimi poznikamy górami. W 1976 roku, kiedy zaczęły się wypadki związane z Radomiem i Ursusem, a w Łodzi strajki i protesty robotnicze, Andrzej bronił wówczas kilkunastu kobiet. Bronił za darmo. Jak przychodził okres urlopowy, tata nigdy nie odmawiał, jeżeli chodziło o sprawy polityczne. Musiał osobiście poprowadzić, nie chciał nikomu zastępstwa zlecać. Zawsze był pierwszym. Trzeba być dużej miary człowiekiem, żeby w ten sposób postępować. Mówi się, że Szwajcaria jest wolna. Szwajcaria jest wolna, dlatego że Szwajcarzy są zdyscyplinowani. Prawda? Nie da się ukryć. On miał tę szwajcarską dyscyplinę, prawda? A polską taką właśnie... taką... O, może wystarczy ten gest. Kern miał pełne ręce roboty, bo trzeba było tych politycznych bronić więcej niż kiedy indziej. W tym procesie takim najbardziej znanym Jerzego Kropiwnickiego, to jego przemówienie bardzo było oskarżycielskie w kierunku reżimu, dlatego że za czyn, który miał miejsce 13 grudnia, kiedy dekret o stanie wojennym został opublikowany w Dzienniku Ustaw dopiero 17 grudnia, nie można było sądzić. Władza mówiła, że wystarczy, że się ogłosi w telewizji. Zasada niedziałania prawa wstecz jest fundamentalną zasadą prawa od czasów rzymskich. Pogwałcenie tej zasady przez państwo komunistyczne stanowiło potężny cios w kardynalną zasadę porządku prawnego europejskiego, zachodniego, rzymskiego, chrześcijańskiego. Adwokat zawsze ma tendencję do obrony swojego klienta i czasami ma ochotę czynić to nawet wbrew temu, co sam klient uważa za swój interes. I ze trzy razy mi się zdarzyło, że musiałem bardzo stanowczo powiedzieć, że bardzo przepraszam, to jest moje życie i moje ryzyko i moja sprawa i proszę uszanować to, że dla mnie walka się nie skończyła i że to, że siedzę w
tej chwili w więzieniu, a on jest moim przyjacielem i pełnomocnikiem jednocześnie, to nie oznacza, że pozwalam na kierowanie moim życiem. Z wielką przykrością, ale i zrozumieniem koniec końców przyjmował te tezy. Andrzej miał taki dar szlachetnej powściągliwości. Wykorzystał wszystkie możliwe argumenty, ale nigdy nie przemawiał w sposób wiecowy. No ale wtedy właśnie jednak bezpieka takich ludzi uważała za bardziej niebezpiecznych od krzykaczy. Mnie pobili w marcu. Sprawę skierowaliśmy do prokuratury gdzieś na początku marca. Odpowiedź przyszła oczywiście odmowna. Później było odwołanie, znowu 2 tygodnie. I wreszcie prokuratura wojskowa rozpoczęła dochodzenie w sprawie o pobicie przez funkcjonariuszy. Tata był zatrzymany w maju, w 1982 roku. Komendant wojewódzki powiedział mu, że chciałbym, żeby pan mi wierzył, że internowanie w pana nie jest w żaden sposób związane z pobiciem pana syna. Tata rozpuścił taką wtedy plotkę, że jeżeli otrzymam od razu paszport, ponieważ ja dostałem wtedy zaproszenie ze Szwajcarii, to tata nie zrobił klauzuli, że będzie domagał się odszkodowania. No to i tak był sukces, że kogoś w ogóle skazali. Wyrok zapadł w dzień, w którym Wałęsa dostał Nagrodę Nobla. Na tym zebraniu, gdzieśmy mieli wyłonić kandydatów na posłów, właściwie każdy uważał, że jest absolutnie tego wart, żeby zostać tym kandydatem, tylko nikt nie miał wobec tego jakiegoś kolegi, który by mu podrzucił jego nazwisko. W związku z tym, prawda, ni stąd, ni zowąd wychodziło, że nie ma kandydatów na posłów. No i w tym momencie wystąpił Andrzej Kern i powiedział, a ja spróbuję. Powiedział, sam siebie, że tak powiem, podał. Był na tyle odważny, wszystkich szelak trafił, bo ja to widziałem, prawda, że na to sami nie wpadli. No ale właściwie Andrzej był tego typu kandydatem, że należało go brać pod uwagę ewidentnie, prawda? Proszę Państwa, dziwne to są czasy. I ja też jestem dziwnym adwokatem, dlatego że jestem adwokatem, a siedziałem. Oczywiście siedziałem za Solidarność. Andrzej działał na rzecz niewybierania Wojciecha Jaruzelskiego. Tego człowieka jednym głosem wykreowano na prezydenta.
Proszę obywatela prezydenta o złożenie ślubowania. Proszę obywatela prezydenta o powtarzanie za mną roty ślubowania. Obejmując z woli Zgromadzenia Narodowego Urząd Prezydenta Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Obejmując z woli Zgromadzenia Narodowego Urząd Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ślubuję uroczyście narodowi polskiemu. Ślubuję uroczyście narodowi polskiemu. Że postanowieniom Konstytucji wierności dochowam. Że postanowieniom Konstytucji wierności dochowam. Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Będę strzegł niezłomnie jedności narodu. Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Będę strzegł niezłomnie jedności narodu. Niezłomnie godności narodu. Niezłomnie jedności narodu. Niezłomnie godności narodu. Niezłomnie jedności narodu. Godności narodu. Jedności narodu. Godności narodu. Jedności narodu. Godności. Jedności. Godności. Jedności. Godności. Jedności. Godności. Jedności. Godności. Jedności. Następnego dnia Kern do mnie dzwoni i słuchaj, jest przysięga z błędem, jest nieważna. W stanie tej nieważności prezydent mianuje wojewodów. Oni są nieważni. Dalej, wojewodowie mianują swoje podwładne. Nominacje są nieważne. Cały kraj staje się nieważny. Ja powiedziałem, że jestem w głęboko wdzięczny. Człowiek na głębokim luzie musi swoje stresy ukrywać. On może być tak wewnętrznie pocięty, pokaleczony, a pokazuje swój głęboki luz, do tego trzeba strasznej dyscypliny. To, co się dzieje od dwóch posiedzeń Sejmu, jest, nie gniewajcie się Państwo, ale skandalem. Wnoszenie nowych punktów porządku dziennego, burzenie tego, co ustalamy, jest niedopuszczalne i obniża powagę Sejmu. Oznacza to, że nie potrafimy obradować. Proszę o oddalenie wszystkich wniosków. Będę strzegł niezłomnie godności narodu. OKP, ten klub parlamentarny, drużyna Wałęsy, jak to się wtedy mówiło, on dosyć szybko ulegał erozji, ponieważ z jednej strony była grupa